Siemano, to jest kolejny, trzeci już odcinek z Geometrii Dasha. Ostatni odcinek na ten moment, jutro pojawia się trochę co innego, bo chciałem też zobaczyć, jaki odbiór będzie tej serii i ewentualnie wtedy zdecydować się na jej dalsze losy. Tymczasem bawcie się dobrze, tak jak ja. Tu to powinno się nazywać Five Nights at Freddy's, no wszystko to było Five Nights at Freddy's. Gerrit, Gungeon, dobrze. Będziesz na pewno fajniejszy niż byłeś. Czekamy, pobieramy muzykę. Ja sobie wezmę jakieś leki na uspokojenie. Może to kontra, może po prostu Enter the Gungeon, co ty na to? Nie była taka gra indie, Enter the Gungeon. Nie? To ja prędzej bym w to strzelał, może w takiej stylistyce będzie ten poziom. Welcome to the Gungeon, dziękuję. Dokładnie, no. Dokładnie to. Enter the Gungeon. Co jest? Co wy gadacie, ty? Fire rate 2,5. Ten jest superowy, biorę. Nie. Dobra. Albo ja w ogóle... Restart. Amunicja mi się zmarła. Zbombardowałem amunicję. Biorę te dwa. Pet cat. Pogłaskałem kota. Dobra, mam nieskończoną amunicję, tylko muszę... O szlak, szlak! Ty, ja tu mam normalnie HP! Ja cię sunę, co ludzie robią z Geometry Dashem? Ja normalnie tu poziom zwiedzam. Nie! Jezus! Trudne do... Dobrze, że mam dużo życia. A to zapis jest. Max Health Restored. Jaka animacja w ogóle, co się dzieje? O, i to jest faktycznie zapętlony poziom, w sensie, że jak... Nice! Jestem naprawdę mega pod wrażeniem, co ja właśnie oglądam. Mega. Tak, spokojnie mogłabym być silnikiem. Z boss? Hell on four legs. He tank. Oła, oła, ale to wlazłem! Ale to wlazłem! Gin! Understood! I don't! I'm dying! I die! Da. Odsuń się od niego! Umrę! Umrę tu! Umrę!
Oj, umarłem. Tu jest checkpoint, tak. Walczymy, zabijemy typa. Ale sztos. Co? Dobra, w miarę już umiem, ale nie aż tak, jak bym chciał. Jak teraz zacznie strzelać z minigana, to umrę. Zgiń! Zgiń, błagam! Nie! 4 HP! Gin. Za długo tu stałem, ale dobra, że jest git, jest git, jest git, jest git. Nie ma, do góry, do góry, do góry. Dobra, dużo HP mam, dużo jeszcze mam, dużo mam, dużo mam, dużo mam, dużo mam, dam radę. Nie. Ile HP ja dostałem damage'a na raz? Nagle? Dobra, jestem kozakiem totalnym. Nie, 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 nie jestem już. Już przestałem być. Byłem, przez chwilę byłem. Już mi przeszło. Przepraszam, że... A, przepraszam, że żyję! Zgin. Dobra, jest git. Jest git. Serio, mam jeszcze walczyć z przeciwnikiem? Nie chciałem Dobra, zginął. Serio? Ja nie mam na was HP, ziomeczki, spokójcie się. Myślałem, że już kończę poziom. Mogę to przesuwać, nie? Tak. Wow, a źle podskoczyłem. Bardzo źle podskoczyłem. A zapisz, to nie głupi pomysł jest. Idę. Bo ja na ostrzu noża tutaj żyję. A, boss nie żyje, jest dobrze. O, oni też nie żyją. Great. Nice.
skrzynia. Znowu bro... What the fuck, man? A, błąd. W sumie to mogłem z nim po prostu nie walczyć. O! Relic found. Podoba mi się. Mam nadzieję, że będzie dużo biła. Ej no. Całkiem potężne. Saving. Wystrzelił jeszcze po śmierci, nie wiem czy... Nie, ale ludzie są naprawdę niesamowici zrobić. Zrobić Enter the Gungeon z Geometry Dasha. Znaczy, nie gra się w to jak w Enter the Gungeon, bardziej w jakąś platformówkę, ale dalej. No, full HP? No dobra, let's go! Battleship Shark O! Nice. Wow! Dobra. Bardziej to polega na unikaniu jego ataków oczywiście. To znaczy, że muszę precyzyjnie wybierać, kiedy wcisnę skok. Zabiłem go! Okej, nie żyje? Zniszczony. Ja nigdy... Ja grałem w Enter the Gungeon, ale to jest jedyny indyk, którego nigdy jakoś nie doszedłem zbyt daleko. Ciężko mi się strasznie przechodziło Enter the Gungeon. W sensie trudna to była dla mnie gra. Więc nie wiem, nie będę kojarzył aż tak nawiązań, ale... też przy okazji. Niesamowite to jest. Wow! Przy tym jak grafika tu wygląda, to Undertale w ogóle nie ma żadnego problemu, żeby stworzyć. Przy czym oczywiście no, ta gra byłaby dokładnie taka sama, więc nie wiem, czy to ma sens. No tylko, że trzeba by było jakoś ograniczyć, znaczy ogarnąć fakt, że ta gra nie ma sterowania.
W Undertale'u chyba trochę więcej niż jeden przycisk był do wykorzystania, nie? Czy stosowało się ich... Też dwa, może trzy by wystarczyły. No ale dalej, to jest tylko sterowanie, starczy strzałki i przycisk, jeden. Damage 6. To jest damage 8. Fire rate 2,5. Znaczy, to jest lepsze od wszystkiego. Tak, ten mój łuk jest najlepszy na ten moment. No zostaje z tym łukiem. Tak, creepy shit. Serio, to jest niepokojąca atmosfera. Nieprawdopodobne. Gungeon Master Leash. Jak mam go minąć niby? A, dobra, będzie się cofał. Stąd. What the fuck, man? Stuna! Damn! What the fuck, man? Puści jeszcze jedną tą falę, to umrę. Zdechł. Ej, naprawdę nie spodziewałem się, jak mi zaproponowałeś Geometry Dasha, że będę się tak świetnie bawił w jakichś poziomach, które nie wiem dlaczego tutaj są. Mega jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje. Dobra, nie wiem, czy te poziomy są takie insane. Może ja jestem dobry faktycznie. Niektórzy mi mówią, że jestem dobry w platformówki, ale nie wydaje mi się, żeby to było jakieś takie turbo insane. To raczej to są takie, one są oznaczone jako poziomy insane, ale to bardziej jest kwestia nauczenia się mechaniki tych poziomów. Fajne są, bardzo fajne. Takie bardziej ciekawostkowe. Ten Newground to jest producent tylu gier flashowych, które były dobre. Jezus, to jest jeden z takich typowych klonów Mario. Okej, jak to działa? Nie wiedziałem, jak to działa, dajcie mi to. Nice. Bo kiedyś się grało w te fleszówkowe gry i to masowo. Nie chciałem zawadzić. Okej. Ale dziwnie się skacze, zupełnie... Nie, to pewnie muszę przeskoczyć, co? No.
jest muzyczka z jakiejś gry od Nintendo, nie? Nie wiem jakiej. To jest wredne. Muszę się ciągle wracać. O, tak, to ma sens. Nie wiem, czemu zobaczyłem, że nie spadnie, ale spadło, ale spadło. W którym momencie... Aha. Super Mario Land. Widzicie, z tymi nowymi Mario nie miałem za dużo do czynienia. Ale wiedziałem, skojarzyłem tą muzykę, no bo raczej gdzieś tam widziałem te gry. Nie miałem z nimi do czynienia na zasadzie, że w nie grałem, ale... Czemu ja chciałem na tym wylądować? Ja dosłownie celowałem, żeby się znaleźć dokładnie na tym trójkącie. Nie wiem czemu. Nie, moneta! Gadamy. Gdzie pytasz z tego, co teraz gramy? Tak, pewnie. Na pewno sobie coś z tym zrobię. Jeszcze nie wiem, co dokładnie, jak to będzie wyglądało. Nie, wrzucę. Na pewno to przerzucę na YouTube'a. Dobrze się bawię, nawet nie wiem, czy nie zrobię z tego jakiejś miniserii. Może jutro zrobię cały stream o tym? Zrobienia tych poziomów, które są takie odklejone od standardowej formuły tej gry. Ale zrobię tą potencjalną serię z tych leveli tylko dopiero jak przerzucę ten odcinek, wrzucę dodatkowy odcinek na YouTube'a i zobaczę, czy... jak źle będzie. Bo ja wiem, że on się pewnie nie obejrzy, ale to bardziej mam na myśli, czy nie będzie takiego totalnego zera. No bo Stellar Blade na przykład też się nie ogląda, one tam mają po 20 wyświetleń te odcinki. Jak Kontra miała spokojnie 200-300. Kiedy kontrę chciałem wrzucić, tak o tym nie myślałem wcześniej, żeby to wrzucać. Żeby w ogóle w to grać. Ale stwierdziłem, że spróbuję i muszę ci podziękować. Sam bym tego nigdy nie włączył. Bardzo fajna zabawa. Tylko tego teraz nie spieprzyć. A co to znaczy głupich?
Bo w gruncie rzeczy nie wiem, co ten przymiotnik tutaj znaczy. To jest taki największy problem, że trochę ciężko powiedzieć, co tak naprawdę jest głupią grą. To znaczy, że gra jest głupia. A, tak to działa, dobra. A, pospieszyłem się. A, Yandere Simulator. Tak, to było popularne swego czasu faktycznie. Dużo osób rzucało. Oczywiście, że kojarzę Yandere Simulator. Miałem okazję się z tym spotkać już na pierwszym, na takim początkowym etapie produkcji. Ale to jakoś zdechło. Znaczy, wydaje mi się, że tam coś twórca sobie nie poradził z tym. On mówił, że to przepisywał też kilkukrotnie, bo... O, to się zabiłem właśnie. Bo na początku nie planował, żeby ta gra była taka duża i że... Zrobił mu się straszny bałagan w kodzie. Boże, co tu się dzieje? Poziom. Ciekawe w ogóle, ile ich tu jest. Bo w sumie nie spojrzałem, a pewnie to było powiedziane, nie? Serio, teraz mam wejść na górę? No poszaleli, poszaleli. Totalnie. Podoba mi się, że te wystrzeliwane płomienie były dobrze zgrane z muzyką. Jest zakazana gra. Twórcą jest. Naprawdę? To było na faktach autentycznych? Na faktach autentycznych. Na faktach? Że. Okej. Okay. W sensie, no bo Yandere to jest jakiś tam archetyp postaci w anime, nie? Ja normalnie kojarzę takie postacie jak, nie wiem, Yuno z Future Diary, Mia Rainiki. To są standardowe gdzieś tam jakieś archetyp postaci, więc nie sądziłem, że gra może być oparta na jakichś faktach, jakiejś sytuacji. Bo szczerze mówiąc, dla mnie normą było widzenie takich postaci gdzieś tam w anime, nie? W anime. Co się stało? Czemu się nie zmieniłem? A, bo jak już się zmieniłem raz, to drugi raz się nie zmieniłem. Ale jestem głupi. To poziom muszę robić teraz jeszcze raz. Idę. Chciałem znowu szybko, ale mogę próbować szybko. To było szybko. To było szybko. What the f... A, dobra, mogę tam stanąć. Rezygnuję? Czemu? Gdzie powodów może być dużo, ale... Wypalenie. No proszę. Okej. Okay. No brak czasu to jestem w stanie zrozumieć, bo sam ledwo jestem w stanie wyłuskać tyle czasu, ile potrzebuję, żeby tworzyć tyle, ile chcę. Znaczy wrzucać tyle, ile chcę, może bardziej. No ale no... Obecnie wrzucam jeden materiał dziennie, więc no zmniejszenie częstotliwości by jakoś bardzo... O Jezu, przecież wiedziałem, co chcę zrobić. Jakoś bardzo mnie nie zabolało. Ale to musiał już długo wrzucać, jak się wypalił hop. Chociaż wiem też, że brak czasu i presja mogą wypalić człowieka w takiej sytuacji. Ale...
A, tu mogę zostać. Nie byłem pewien, gdzie jest bezpieczne miejsce. Aż fuck. Chyba się robię śpiący. Już takie głupoty robię. On już robił jakieś takie konkretne liczby, żeby to faktycznie się przekładało? Rozumiem, że to jakiś taki większy hop. Aaaa, nie powinienem tak robić. Parę tysięcy na chwilę, spoko. No to tak, to już faktycznie można patrzeć na statystyki mniej więcej. Trudny jest ten poziom. Bardzo precyzyjny i denerwuje mnie to, że muszę wszystko opierać od właśnie tego gościa, co strzela. Ach, już chciałem szybko. A, trzeba kliknąć. Zapomniałem. Masakra jakaś. Ale chciałbym przejść tą grę. W sensie... tą mapę. No dla mnie jak gra, bo to jest 15 poziom w ogóle. Szok. Sik, szak, szok. Dobra, gdzie jest diament teraz? A, zginął. Zabiłem bossa! A to muzyczka jak z Chipa i Dale'a, szczerze mówiąc. No i dobra, no i dobra. Słuchajcie, no, nie wiedziałem, że taki materiał się pojawi. Nie wiedziałem, że będę planował w to zagrać. Tu absolutnie zasługa Wilgaxa, którego pewnie czat czytaliście w trakcie oglądania, bo dla tych mówię, którzy oglądali to oczywiście na YouTubie. Kilka mi się spodobała. Dużo ciekawych plansz, które ludzie sobie tworzą. Jeśli chcielibyście jeszcze zobaczyć taki odcineczek, no to ja oczywiście chętnie wam go nagram. Chętnie gdzieś tam na streamku też oczywiście tego Geometry Dasha odpalę. Zapraszam do komentowania. Jeśli macie jakieś ciekawe mapy do polecenia, to oczywiście też zapraszam. Z przyjemnością taką mapkę sobie ogram. Dzięki bardzo, że byliście. Do następnego odcineczka z tej gry w takim razie.